Dzień dobry Państwu. Ewa Pawela, sygnalistka kontroli umysłu na antenie NTV. Proszę Państwa, dzisiejszym apelem o polskie wodociągi będę chciała Państwa przekonać do aktywnego udziału w nadchodzących wyborach samorządowych Anno Domini 2018. Proszę Państwa, przepatrzyłam statystyki trzeciej RP, no i niestety jest tak, że praktycznie jeszcze wybory, frekwencja w wyborach samorządowych nie przekroczyła nigdy magicznego progu 50%. Oznacza to, proszę Państwa, że nie cenimy sobie tych wyborów. Znacznie większą wagę przykładamy do wyborów bądź do Europarlamentu, bądź do Sejmu. Czy słusznie, to będzie właśnie przedmiotem naszych wspólnych dzisiejszych rozważań. Proszę Państwa, dla bardzo wielu z nas wybory samorządowe, wybory na wójta gminy czy na prezydenta miasta, no to jest taki przysłowiowy konkurs na najlepszą ciepłą wodę w kranie. Czyli banał codzienności, banał zwykłego, powszedniego życia. Jednak jak wiele zależy od tego, jaka będzie ta najlepsza ciepła woda w kranie, jej jakość może zadecydować nie tylko o walorach smakowych, o naszej przyjemności przy jej spożywaniu, ale przede wszystkim jej jakość może wpłynąć na nasze zdrowie, na nasze życie, a nawet na przyszłość narodu polskiego. Proszę Państwa, zapewne większość widzów NTV ma świadomość, że elity światowe dążą do takiej łagodnej depopulacji. To są oficjalne dokumenty Klubu Rzymskiego, to są oficjalne dokumenty ONZ-u i to są wreszcie oficjalne, szalenie szczere i bezpośrednie wypowiedzi różnych członków tak zwanych elit światowych, czyli elit korporacyjnych. No, palmę pierwszeństwa dzierży tutaj Bill Gates, Bill i Melinda Gates, którzy za pomocą swojego programu szczepionkowego starają się po prostu wysterylizować biedniejszą ludzkość, biedniejszą frakcję ludności z krajów rozwijających się. Ale proszę Państwa, te groźby, w cudzysłowie groźby, ze strony Billa Gatesa, on mówi o tym jako o rozważnych ostrzeżeniach, stają się coraz bardziej wyraźne, coraz bardziej nakłaniające nas do wykorzystania bardzo szerokiego programu szczepień. Bill Gates mówi ostatnio o tak zwanym patogenie X albo chorobie X, która ma jego zdaniem spowodować w najbliższym czasie pandemię światową, no i zafundować nam taką bardzo realną depopulację. Z kolei kręgi wojskowe z różnych obozów politycznych czy militarnych na planecie przygotowują się bardzo poważnie do przeciwdziałania atakom broni biologicznej, czyli to zagrożenie dla zwykłego Kowalskiego w Poznaniu, w Biłgoraju, czy w jakiejś gminie wiejskiej polskiej, no staje się coraz bardziej realne. Czy będzie to zagrożenie spowodowane przedostaniem się do naszych wodociągów jakichś bakterii? Czy to zagrożenie płynie z fluorowania wody?
Czy może wręcz mamy w tej chwili jakieś najnowsze, nieznane jeszcze szerokim kręgom, czy naukowców, czy w ogóle zwykłym ludziom, technologii, które mogą spowodować tak zwaną depopulację, to znaczy bardzo powszechne wymieranie ludzi na naszej planecie. Proszę Państwa, zachęcam Państwa do zapoznania się z linkami, które umieściłam pod tym materiałem, dlatego że po obejrzeniu tych filmów, czy przeczytaniu tych artykułów, będziecie Państwo mieli znacznie szerszy obraz tej problematyki. Przede wszystkim chciałam Państwa zachęcić do obejrzenia programu Alexa Jonesa. To jest taki bardzo znany komentator prawicowy, konserwatywny na scenie amerykańskiej. Ten film ukazał się na jednym z jego portali, to jest prisonplanet.pl i nosi tytuł 5G sieć śmierci. To jest film, w którym sam Alex Jones i jego rozmówca omawiają przeróżne elementy tak zwanego nowego porządku świata, to znaczy programu światowych elit, który miałby za cel po pierwsze depopulację, tak mniej więcej zmniejszenie populacji mieszkańców Ziemi o 6 miliardów, a następnie zmanipulowanie, poddanie psychomanipulacji i różnym obróbkom mentalnym za pomocą kontroli umysłu pozostałego miliarda bądź pozostałych 500 milionów. Począwszy od 5. minuty tego filmu, możecie Państwo się zapoznać z zagrożeniem, jakie niesie dla wody pitnej w naszych domach nadmierna jej fluoryzacja, czy w ogóle fluoryzacja, ponieważ już od mniej więcej końca II wojny światowej różne rządy totalitarne, przede wszystkim w Związku Radzieckim, czy później w Niemczech hitlerowskich, wykorzystywały wodę pitną do uczynienia ze swoich obywateli, obywateli posłusznych, obywateli wyjątkowo podatnych na wszelką propagandę, wszelką perswazję, czy wreszcie na wszelką dominację. Również w czasie II wojny światowej praktycznie wszystkie reżimy stosowały fluoryzację, dodawały bromu bądź chloru do wody pitnej w obozach jenieckich czy w obozach koncentracyjnych, z takim samym zamiarem, aby uczynić pijących tą wodę absolutnie posłusznymi, absolutnie wpływowymi. W tym filmie nawet pada takie zdanie, że poprzez przyjmowanie powtarzalnych dawek fluoru czy fluorku sodu osłabia się wewnętrzną siłę charakteru, psychiki danej jednostki, po to, żeby właśnie uczynić ją podatną na wszelkie zewnętrzne wpływy. Proszę Państwa, ponieważ tak się już działo, ponieważ tak się również dzieje obecnie, ponieważ w Polsce, wprawdzie w niewielu gminach, ale jednak zaczyna się fluoryzować wodę. Nie zapominajmy, że mamy ją również pod postacią pasty do zębów i wmawia nam się, że jest to element, komponent niezbędny w celu zachowania zdrowia naszych zębów. Proszę Państwa, ale te zagrożenia, którym może podlegać
podlegać nasza kranówka, nie płyną tylko z bakterii, nie płyną tylko właśnie z możliwości zanieczyszczania, bo w tych kategoriach na to trzeba patrzeć, zanieczyszczania wody pitnej jakimiś dodatkami chemicznymi czy farmaceutykami. W chwili obecnej mamy znacznie bardziej zaawansowane technologie, które mogą wręcz wprowadzić do szklanki czystej wody, chemicznie czystej wody, informację, która dla nas będzie trucizną. Która dla nas będzie trucizną, która może na dużą skalę wywołać epidemię. Proszę Państwa, zanim przejdziemy do analizy tego typu zagrożenia za pomocą pól, tak zwanych pól torsyjnych, chciałam Państwu uświadomić, że są oczywiście kraje, które prowadzą bardziej zaawansowane badania w tej dziedzinie niż no chociażby Polska. I z tej racji jest szalenie istotne, aby woda pitna pozostawała w gestii państwa polskiego. I przede wszystkim, żeby to konstytucyjne, państwowe organa sprawowały nadzór nad jej jakością czy nad jej wytwarzaniem. Dlaczego? Dlatego, że te najnowsze technologie za pomocą właśnie pól torsyjnych są szalenie trudne do wykrycia i instytuty badawcze czy jednostki nadzorujące stan sanitarny naszego kraju mogą nie mieć po prostu możliwości, żeby na czas zdać sobie sprawę, że mamy do czynienia z tego typu zagrożeniem. Dlatego, proszę Państwa, kiedy w Polsce zdaliśmy sobie sprawę, że kolejne rządy starają się poluzować właśnie ten nadzór państwa nad polskimi wodociągami, w internecie wybuchła prawdziwa burza. Część tych doniesień oczywiście była powielaniem jakichś tam innych informacji, ale proszę Państwa, prawda jest taka, że kolejne nowelizacje naszego prawa wodnego przekazują kompetencje tego właśnie nadzoru sanitarnego, bądź przede wszystkim taka jest tendencja światowa do prywatyzowania firm zajmujących czy instytucji zajmujących się gospodarką wodną na całym świecie. Wielkie korporacje, jak na przykład Nestle, zadekretowały w ogóle, że woda przestaje być prawem. Woda w tej chwili, ponieważ jest jej coraz mniej na planecie, w XXI wieku powinna być elementem rynku światowego, czyli powinna być elementem handlu. Przeciwko temu buntują się różne kraje, ale nie wszystkie są w stanie zbuntować się skutecznie. Naciski Międzynarodowego Funduszu Walutowego i naciski Banku Światowego na przykład spowodowały, że w Brazylii po prostu częściowo sprywatyzowano te firmy i w zasadzie skutki są takie, że ta wszędzie tam, gdzie jest prywatyzowana, a przede wszystkim gdzie je oddano w ręce obcych koncernów, to bardzo szybko się okazywało, że te koncerny nie były zupełnie zainteresowane inwestycjami w infrastrukturę. Drastycznie pogarszała się jakość tej wody dla mieszkańców, czy wręcz ta woda była wielokrotnie droższa.
Również Unia Europejska naciska na wszystkich swoich członków, żeby dążyli do sprywatyzowania swojej wody pitnej i również wywiera nacisk i pod tym naciskiem Polska znowelizowała w 2017 roku swoje prawo wodne. Unia oczekuje, że wszyscy ci, którzy wodę pobierają, którzy z niej korzystają, również my, indywidualni odbiorcy, będą za tą wodę płacić określoną cenę. Natomiast mała Słowenia zbuntowała się przeciwko temu dyktatowi i zadekretowała konstytucyjnie, to znaczy konstytucyjnie zabezpieczyła bezpłatny dostęp do wody pitnej swoim obywatelom, traktując to jako element podstawowych praw człowieka. I tym samym konstytucyjnie zakazała prywatyzacji ujęć wody. Znowu, proszę Państwa, można, można. Natomiast w Polsce w tej chwili tendencja jest wręcz przeciwna. Nie tylko dopuszczono prywatyzację sieci wodnych, ujęć wodnych, wodociągów miejskich czy wiejskich, ale wręcz ułatwia się pozbywanie się przez samorządy części bądź 100% udziałów właśnie w wodociągach. Zamierzają na tym skorzystać różni przedstawiciele koncernów międzynarodowych, ale szczególną emocję w internecie wzbudziła izraelska grupa Tahal, która dość agresywnie przed paru laty wchodziła na polski rynek i otwarcie głosiła ustami swojego przedstawiciela, że ten proces jest nieuchronny i że będzie to wręcz błogosławieństwem dla naszych samorządów. Ja sobie pozwolę tutaj zacytować pana Michaela Reisa, który był prezesem spółki EcoWarg z izraelskiej grupy Tahal. On dokładnie powiedział, że prywatyzacja miejskich przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych jest w Polsce nieuchronna. Samorządy mają dzięki temu dodatkowe środki na innego rodzaju inwestycje. Firma uważa, że na całym świecie funkcjonuje to już w ten sposób. Samorządy mają dzięki temu dodatkowe środki. Komentarz, przetłumaczywszy to na język polski, oznacza to, że izraelska firma zamierza wykupić zakłady wodne i kanalizacyjne samorządów, które są w kłopotach finansowych. I proszę Państwa, tak się faktycznie dzieje. Mamy już do czynienia z pierwszymi takimi transakcjami handlowymi. Tak się stało w lecie ubiegłego roku w Nowym Sączu, gdzie była właśnie próba spieniężenia 22% udziałów w kanalizacji i w wodociągach miejskich. No i tak w zasadzie opozycja, czyli grupa PO, twierdziła, że środki uzyskane z tej sprzedaży mają być przeznaczone na rozbudowę stadionu miejskiego. Również podobna sprzedaż miała miejsce w Limanowej. I tutaj, proszę Państwa, rodzi się bardzo poważne pytanie, dlatego że my mamy w Polsce coraz więcej samorządów dramatycznie zadłużonych.
dramatycznie zadłużonych. Nawet jedna gmina w Polsce praktycznie zbankrutowała, splajtowała, przestała istnieć formalnie. Natomiast problem jest w tym, że chciano ją przyłączyć do którejś z sąsiadujących gmin, no i oczywiście wszystkie te gminy bronią się rękoma i nogami, dlatego że no nie chcą przyjąć bankruta, bo będzie to obciążeniem dla ich samorządów, będzie to obciążeniem dla ich budżetu. Polecam Państwu w związku z tym inny film pod tytułem Czy dlatego politycy zadłużyli Polskę, aby sprzedać obcym wodociągi? To jest pytanie, które zadaje sobie dwóch dziennikarzy z takiego kanału internetowego CW24TV w cyklu programów Musisz to wiedzieć. Proszę Państwa, warto się temu przyjrzeć. Warto się temu przyjrzeć, bo niedługo to może być historia w naszej gminie. I dlatego też warto tak wybierać w najbliższych wyborach samorządowych, aby z jednej strony nasi włodarze nie zadłużali budżetu naszego miasta czy naszej gminy poprzez realizację jakichś no, przedziwnych inwestycji typu wszechobecne wtedy, w tej chwili wszędzie fontanny, a z drugiej strony, że jeżeli już dojdzie do takiej trudnej sytuacji finansowej, żeby bronili tych wodociągów jak niepodległości, bo tak naprawdę od tego zależy byt, zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców. Proszę Państwa, skąd jeszcze ten ogromny opór naszej opinii publicznej, w moim odczuciu jak najbardziej uzasadniony i jak najbardziej słuszny, przed godzeniem się ze strony naszych rządzących na izraelskie, właśnie izraelskie inwestycje wodne w naszym kraju. Proszę Państwa, nie wiem, ile osób spośród Państwa wie, że na terenie Palestyny państwo żydowskie praktycznie odcięło Palestyńczyków od ujęć wody pitnej i ponad 200 tysięcy Palestyńczyków jest w ogóle pozbawionych wody bieżącej. Izrael ma ogromne problemy z wodą pitną, z wodą słodką. Woda jest tam reglamentowana i na przykład Palestyńczycy mają rację dzienną 47 litrów, a Izraelczycy 147. Palestyńczycy naprawdę muszą się nieźle nabiedzić, żeby pokryć zapotrzebowaniu na wodę, pokryć zapotrzebowanie na wodę na swoje najbardziej podstawowe potrzeby, podczas gdy osiedla, te nielegalne osiedla żydowskie, no tam są baseny przy bardzo wielu domach, roślinność jak najbardziej jest podlewana. Pomyślmy też o tym, że na przykład przy takiej reglamentacji wody dla jednej części ludności, po prostu Palestyńczycy nie mają żadnych szans ekonomicznie konkurować jako wytwórcy żywności z Izraelczykami. Taka jest twarda rzeczywistość. To się już stało. Taki jest precedens. Przeciwko temu protestowała nawet Amnesty International, która jest jak najbardziej no, stronnicza w tym konflikcie. Tutaj jednak no, w zasadzie to zatrąca o ludobójstwo. W związku z tym no, musieli, nie mieli wyjścia, musieli podnieść ten problem.
To jest jedna sprawa. A druga sprawa po prostu jest taka, że są przecieki z wizyty w Izraelu naszej delegacji rządowej w 2011 roku. Na ile to jest, prawda, wiarygodne i potwierdzone, to trudno jest ocenić, ale twierdzi się, że podczas tej sesji wyjazdowej omawiano właśnie sprawy dostępu Izraela do naszych zasobów wodnych. No i są internauci, którzy wskazują, że właśnie od tamtego momentu zaczęły się właśnie te próby, najpierw ze strony PO-PSL-u, potem, prawda, kontynuuje PiS, bo tutaj nic się nie zmienia, niezależnie od tego, kto u nas rządzi. I proszę Państwa, no, logiczne jest, że od tamtej pory coraz więcej ustawodawczo się zmienia ku prywatyzacji i ku otwarciu tych rynków na obcy kapitał, preferencyjnie na kapitał izraelski. Decyzje dość kontrowersyjne, tym bardziej, że Polska absolutnie nie jest Eldorado, jeżeli chodzi o wodę pitną. Jesteśmy na trzecim miejscu od końca wśród członków Unii Europejskiej. Na przykład Egipt ma większe zasoby wody pitnej, tej łatwo dostępnej, powierzchniowej, niż Polska. Jest to nasz prawdziwy skarb, dlatego no, pomyślmy o tym, żeby wybrać mądrze, żeby wybrać tych ludzi, którzy ten skarb uszanują i będą potrafili przechować, nie tylko zapewnią nam bezpieczeństwo i swobodny dostęp do wody pitnej, ale będą umieli przechować ten skarb dla przyszłych pokoleń. I wreszcie, proszę Państwa, ostatnia sekwencja, chciałam Państwu opowiedzieć o grupie naukowców polskich i ukraińskich, którzy pracują nad tak zwanymi polami torsyjnymi. Kolejnym materiałem filmowym, który proponuję, i mam nadzieję, że będzie to dla Państwa prawdziwa przyjemność. Ja również, no, szalenie, no, jestem z ogromnym uznaniem dla prelegenta, zarówno jeżeli chodzi o jego wiedzę, jak i również o jego sposób komunikowania tej wiedzy. Zapraszam na prelekcję profesora Andrzeja Frydrychowskiego z Gdańska pod tytułem Szokujące odkrycia polskiego naukowca. No, cały film jest niezmiernie wart polecenia, ale począwszy od 19 minuty aż do końca, pan profesor mówi o tym, co wpływa na podwyższoną śmiertelność Polaków i w ogóle wszystkich ludzi na planecie. Jakie są główne czynniki napędzające tak zwane choroby cywilizacyjne, które albo nas dziesiątkują, albo po prostu dają się nam solidnie we znaki przez całe dekady. Dla pana profesora to jest oczywiście tak zwany elektrosmog i towarzyszące temu pola torsyjne. My nie mamy receptorów w naszym ciele na fale elektromagnetyczne czy na fale radiowe, natomiast pola torsyjne, które są polami informacyjnymi w stosunku do ezoteryki takiej klasycznej, możemy powiedzieć, że są to pola energii subtelnych. I te pola naprawdę wpływają, mają bezpośrednie
przełożenie na naszą fizjologię, na naszą psychikę, a także na naszą duchowość. Naszą taką prywatną hipotezą, jeżeli chodzi o środowisko ofiar kontroli umysłu, jest, że to właśnie pola torsyjne są tym czynnikiem sprawczym, dzięki któremu można nami zdalnie manipulować. To, że to właśnie jest sedno i jądro tak zwanej kontroli umysłu czy psychomanipulacji. Ale pan profesor mówi o tym w konwencji żartu, dowcipu. Opowiada między innymi o tym, jak można właśnie wodę zamkniętą w hermetycznym pojemniku napromieniować, po prostu można jej wkodować taką informację, że polane tą wodą na przykład czarne ślimaki, które są oczywiście utrapieniem ludzi mieszkających na wybrzeżu, a zwłaszcza w Trójmieście, że po prostu te czarne ślimaki wywracają się brzuszkami do góry, no i można się w ten sposób ich pozbyć z działki czy z ogródka. Proszę Państwa, my mamy w Gdańsku naprawdę wokół pana profesora Frydrychowskiego całą grupę naukowców, którzy się tą problematyką zajmują. Co dla nas szczególnie istotne, pan profesor mówi w tym filmie, że te pola torsyjne mogą być wykorzystywane ku dobru ludzkości i on i jego ekipa właśnie nad tym pracują, ale oczywiście może to być też broń. I zapowiada, że przygotuje inne swoje wystąpienia, gdzie właśnie będzie mówił o możliwości szkodzenia ludziom za pomocą pól torsyjnych i będzie poniekąd odsłaniał kulisy, kto to robi, jak to robi, a przede wszystkim jak się przed tym ochronić. Wreszcie pan profesor wspomniał swoją współpracownicę, panią Dianę Wojtkowiak. No i tu już chyba najbardziej gorące moje zaproszenie dla Państwa. Doktor Diana Wojtkowiak zredagowała taki blog, który nazywa się torsionfield.eu i to jest szalenie przystępnie napisana strona poświęcona naukowym badaniom pól torsyjnych. Tam będziecie Państwo mogli przeczytać o podstawowych aspektach, zastosowaniach tych pól torsyjnych i zbudowanych wedle tej najnowszej fizyki tak zwanych generatorach czy psychogeneratorach pól torsyjnych. I wreszcie na zakończenie chciałam Państwu polecić taki artykuł, już tak troszeczkę rozrywkowo. Artykuł jest zatytułowany Pijana woda. Jest to zaczerpnięte ze źródeł rosyjskich przepis, jak za pomocą takiego generatora pola torsyjnego ze zwykłej wody zrobić bimberek, proszę Państwa. Fakt autentyczny. Możecie Państwo wejść na tą stronę. Tłumaczem jest pan Marek Rostkowski. No i poznać tajniki tego eksperymentu. To jest jak najbardziej naukowy eksperyment, ale może temat troszeczkę frywolny. Natomiast chciałam Państwu jeszcze zasugerować, i to jest następny link, już taką bardzo poważną i naukową wersję tego zamieniania bimberku, wody w bimberek. To będzie poster przedstawiony przez profesora Wiktora Krasnobryschewa i pana Piotra Medonia na 44. Zjeździe Fizyków Polskich na Politechnice Wrocławskiej. To był wrzesień 2017 rok. Ten poster jest zatytułowany Próba pomiarów lokalnego tunelu
czasoprzestrzennego. Proszę Państwa, te rzeczy istnieją naprawdę, te rzeczy się dzieją naprawdę. Są w Polsce zarejestrowane spółki, które się zajmują systemami teleportacyjnymi. I mamy nadzieję, że ta jesień, albo może jeszcze ta jesień i ta zima, będą należały w NTV właśnie do ludzi, którzy się tego typu pasjonującymi sprawami zajmują. Ja przypomnę jeszcze w poprzednim programie zatytułowanym Depopulacja szklanką czystej wody. Ja Państwu opowiadałam, w jaki sposób woda niczym taśma magnetofonowa zapisuje wszystko, co się wokół niej dzieje. I proszę Państwa, zapoznanie się z tymi materiałami uświadomi to Państwu dobitnie. Ale jednocześnie uświadomi Państwu, jak kluczowym, strategicznym w mieście, punktem czy instytucją w mieście są właśnie nasze miejskie wodociągi. Wybierajmy tych, którzy otwarcie deklarują w swoich programach wyborczych, że zadbają o to, żeby ten strategiczny sektor pozostał w polskich, a najlepiej w rządowych rękach. Dziękuję Państwu serdecznie i do zobaczenia na wyborach przy urnach. Dziękuję. Thank you.